Serwus, z tej strony Jasiek i skoro mamy nowy rok, 2021, no to wypadałoby także zmienić troszeczkę siebie, oczywiście na lepsze. Czy to będzie lepsze, czy gorsze? No nie wiem, trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o zmiany, którą dzisiaj będę robił, no to będą to włosy. Będziemy zmieniać także kolor, więc będzie na bogato. Chodźcie, idziemy do Roberta. Człowiek gotowy, książeczkę zabrał nawet do fryzjera, ponieważ nowy rok to sporo nowych postanowień, o których pewnie nawet nie wiecie. Na przykład sobie postanowiłem, że codziennie przeczytam minimum 15 minut książki. Co prawda jest tak, że jak zaczynam czytać, no to często z 15 minut przeradza się na 30 minut, czasem nawet godzinę, więc jestem strasznie zajarany tym. No ale mam sporo postanowień. Zero cukru, jedna puszeczka gazowanego napoju dziennie. Z tym zero cukru to też bym nie przesadzał, bo to nie jest tak, że sobie odpuszczam na posiłkach czy coś, albo że czasem sobie nie zjem batona. Dobra, idziemy. Sala przeniesiona na drugie piętro. Ja rozumiem, że nowy ja. Ale kurde, bez przesady. Ostatnio zrobiłem 10 przysiadów i miałem zapasy. Dobra, chodźcie. Słuchajcie, to jest Robert. Wspaniały fryzjer. Roberta kojarzycie, znacie z mojego Instagrama i tak dalej. Ale teraz widzę, że się przeniósł na drugie piętro. Co słychać? Ale ja pierniczę, jaki luksus, Robert. Ja pierniczę, jak w jakimś naprawdę zamku, pałac. Dla ciebie specjalnie. Świetnie, widzę właśnie, oczywiście w moim żenówka. Czarny kolor. No tak, no Robert to wiadomo, zawsze ubrany na czarno. Jak mu raz powiedziałem, żeby coś kolorowego ubrał, to ubrał się na szaro. A to masz dwa stanowiska, to już dodatkowe fryzja jeszcze, nie? Tak, jest tak. No. Patrzcie, jak tutaj rozwija. Ale zrobione. Ja, myjki. Naprawdę. Chcesz zrobić kolej? Widzicie, jak będziecie chcieli być fryzjerami, uderzajcie do Roberta. Robert was nauczy machać. Pokażę co i jak, koloryzacja i tak dalej, pięknie. I nawet w kuchni masz uporządkowane. Teraz ci z gruntem tak trochę zazdrościmy, bo u nas w studiu kuchnia jest razem z kiblem, nie? Więc masz coś takiego, że robisz sobie kawę. Ale wiesz, że tu też tak na początku było, nie było tej ściany i wiesz, tak trochę... No i się wiesz. No. Grunt sobie sikał, jak wchodziłem, cappuccino. Nie, nie przeszkadza sobie, klepałem go jeszcze, żeby się czuł swobodnie. O, złote lustro! Jak będziemy koloryzować, to tam grunt, wiesz, wyłącz nagrywanie i robimy jasno. Sylwia mówiła tylko, żeby te niecałe jasno robić, bo mówiła, że z moimi brwiami to może jakoś... Tylko, znaczy ja ci rozjaśnię całość od skóry, bo inaczej ci ładnie tego nie rozjaśnię, bo to masz ciężko rozjaśniające się włosy i to już wiemy. To żeby Sylwia była dumna, to możesz brwi jeszcze rozjaśnić. Delikatnie tonując później zrobimy minimalnie ciemniejszy blond od nasady, ale ty gwarantuję, po max tygodniu będziesz miał swoje ciemniejsze już od skóry, więc to bez sensu, podgolimy ci mega krótko boki, żebyś nie miał czegoś takiego, że zaraz będą końcówki same takie blond, tylko żeby tu od razu było, później ci się zrobiło, że będziesz miał ciemne, naturalne tło od dołu, a tu będziesz miał tylko blond, nie? Kurde, bo ja chciałem takie pejsy na Elvisa Presleya sobie zapuszczać. A dobra, to możemy wygolić dotąd, a tu zostawić, wiesz, więc mogę przedłużyć jeszcze dzisiaj, także nie ma problemu. Ale to by było sztos, jakby miał tutaj barkoczyki takie dwa zwisające. Jak Carmen by wyglądał. Lecimy, kochani, działamy. Czy wam się nie wydaje, że ja trochę wyglądam podobnie z tym do Johnny'ego Deppa? Z wyglądu, tak z, nie wiem, czasami na się spoglądam i się sobie... Ty, Johnny Depp. Nawet teraz w tej fryzurze, to on miał podobny fryz w Harry Potterze w jednej części. A już nawet teraz z tym rozjaśnia, to możesz sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał z jasnymi, nie? No bo on jest biały. No ja ostatnio sobie odpalałem jego zdjęcie z jasnymi włosami, no to już wiem, jak będę... Ale nie, tak szczerze, grunt. Taki Johnny Depp trochę jest, nie? Na basenik? Na basenik. Nie, teraz doczekamy na obiad. Czuję się jakbym teraz w jakimś górskim potoku się kąpał. Może nie mam brody, ale mam takie nastawienie drwala. Co? Bez kitu jak książka moja. Ale faza. Inspiracja, kazałeś mi się zainspirować. Ale git. Kurde. Płomienie w Beneluxie. Ja jestem Draco Malfoy, a ty za to masz... Śmieszy cię to! Jak wam się podoba? Znaczy, nie piszcie, że wam się podoba, bo jak sobie to zobaczę, to będziecie mieli przerąbane. No, to jest asusiedne i... Nie koniec.
Justin Bieber w tych latach to był taki najbardziej, wiecie, sexy. Wyglądam jak człowiek z, kurde, z przyszłości. Jeszcze nikt nie wpadł na to, żeby tak zajebiście wyglądać. Teraz pozujemy z zachodem słońca, bo to specjalnie tylko włosy zmienię, żeby do zachodu słońca fajnie pasowało. Bo uwielbiam zachody słońca. Roberta, powiem. Co to, żywka? Czy farba? Szampon. Słuchajcie, nie wiem co Robert mi teraz robi. Od kilku minut mówi się. Biorniczy, przepraszam, przepraszam. Żartuję. Nie, wszystko chyba kontrolowane, co Robert? Jak zawsze. U mnie nie ma przypadków. Ale. Ale! Kiedyś musi być ten pierwszy raz. A co teraz robisz? No teraz najpierw tonowaliśmy ci odrost. Delikatnie przyciemnialiśmy, żeby nie kontrastowało to za bardzo z twoją oprawą oczu. Jak to ładnie nazwał, oprawa oczu. Ramka dla duszy, prawda? Ramka dla duszy. I w tym momencie tonujemy również końce, robimy taki trójwymiarowy efekt. 3D, o kurde. Będę wam wychodził z ekranu. Załóżcie teraz okulary 3D, to będziecie mnie widzieć obrazy. Jestem gotowy na cięcie. Dobra, no wygląda jakbym wszedł na operację jakiegoś... To jest z głowy. Ale... Teraz wyglądam jak stary bez kitu. Myję, kochani, tyle razy dzisiaj głowę, że prawdopodobnie przez miesiąc już nie będę musiał. O kurde, ale... Nie wiem, czy mnie teraz Sylwia z domu wypuści, taki piękny. Pewnie będzie trzymać pod groszem, by żadna inna pannica nie zobaczyła. Pasta, 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 pasta. Kiedy przypomnisz sobie piosenkę Krzysztofa Krawczyka. I ręce same zaczynają tańczyć, nie? Taki, nie? Sexy dziadek. Taki dziadek, który myśli sobie, o kurde. Dziadzia. Nie no, kochani, oficjalnie zakładam swój fanklub. Jeśli chcecie, to wpadajcie do Roberta, jakby co, adres i wszystko jest w opisie. Dzwońcie, umawiajcie się, bo naprawdę jest zarąbisty w tym, co robi i myślę, że jeśli będziecie chcieli kiedyś zrobić swoją metamorfozę, a nawet odświeżyć się tak, bo wiadomo, po tygodniu czy coś, no to do Roberta wpadacie i on zrobi tutaj po prostu wszystko. Jak widzicie, to jest naprawdę człowiek, który nawet ze mnie, z wszystkiego kaczątka potrafił zrobić łabędzia. Nawet ze mnie, zwykłego płótna, potrafił zrobić przepiękny obraz. Dziękuję ci, Robert. Dziękuję bardzo. Ale mu się klęł łapy. Jak oceniasz misiaczką? Ładnie. Podoba ci się? Tak, podoba mi się. Ale zupełnie inaczej. Luśka, poznajesz mnie? Tata? Tata? Hej. Idę tatusia, no. O, wstydź się! Nie poznajesz taty? No idź do tatusia. Nie poznaję taty, ale ty. Trochę, jak poczuję zapach tatusia, to... Chodź, idźcie przytulić do tatusia. Ale dobrze, dobrze, że wy mnie poznaliście, a nie dzwoniliście na policję. I witam po tygodniu. Słuchajcie, tak się oto prezentują moje włosy. Co prawda nie jest tak jak świeżo po wyjściu od fryzjera, gdzie tam mi Robert wszystko pięknie upicował. On też wiedział, jak ułożyć te włosy. Ja za bardzo nie wiem, więc robię taki harmider jak zawsze. Nawet się ze mnie mój brat śmiał, że oczekiwania kontra rzeczywistość. Ale mi się podoba. Sami mam tak tylko, że jak spojrzę w lustro, to sam siebie nie poznaję. Tak jak Luśka przez chwilę. Tak tylko by uściślić, no to Luśka potem poszła spać, bo była bardzo śpiąca. Jak się obudziła, to ja już byłem w czapce, więc mnie poznała. No i powoli odsłaniałem tę czapkę i żeby się tak przyzwyczajała do mnie, żeby zobaczyła, że to rzeczywiście jestem ja. I wtedy już mnie poznała, że to tatuś w końcu. No i to było najpiękniejsze. Jeśli chodzi o rodzinę, no to wiadomo, moi rodzice są tacy, po co farbowałeś? Tamtych było ci ładnie. Babcia Sysi też mówiła, że o, co to na głowie? Nawet ksiądz mówiła, co to tak ten? Potem babcia przyznała, że kurde, jak tak trochę posiedziałem przy stole z nimi,
na to, jak się przyzwyczaili do tego mojego nowego looku, to powiedzieli, że naprawdę bardzo fajnie wyglądam i do twarzy mi w tym jest mi naprawdę bardzo miło. A co wy sądzicie? Czy rzeczywiście jest spoko, czy nie? Napiszcie w komentarzu. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie Robert jest super i zostawcie łapeczkę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Serwus!